Dzień dobry, z tej strony Tomasz Milaniuk. Znajdujemy się w Poznaniu w restauracji Suszone Pomidory, gdzie będę miał przyjemność przeprowadzić rozmowę z Jakubem Lotarem Szygulskim na temat nowej gry Riotu. Zapraszam. I chyba pierwszym naturalnym pytaniem będzie, jak wrażenia? No, jeśli chodzi o Teamfight Tactics, podchodziłem trochę z rezerwą, jeśli chodzi o samą grę, ale naprawdę wystarczyło parę godzin tylko pograć, żeby się zajarać, i mam naprawdę wygórowane oczekiwania teraz co do tej gry. A patrzę na ten tytuł troszeczkę z przymrużeniem oka, bo z jednej strony naturalnie rodzi on wielki hype, w sensie jest to nowa gra Riota, a z drugiej strony żenr raczej mało popularny jeszcze, z tego co widziałem nazywa się to autobattlerem, może rozwiniesz nieco o co chodzi w tego typu grach? Autobattlery powstały już za czasów Warcrafta trójki, tak naprawdę. To były wtedy czasy, kiedy były mody, tworzyły się game mody na podstawie po prostu Warcrafta trójki, były takie gry jak gry. No to były po prostu moduły. Pokémon Defense, Tower Defense i tak dalej, one opierały się na tym, że gra automatycznie się rozgrywała. Wstawiało się pionki na planszę, czyli w tym momencie postaci, czy jakichś czempionów i te postaci walczyły z siłą przeciwnika. I taki był główny zamysł, kiedy powstawały właśnie autobattlery, teraz te obecne, które mamy, gdzie po prostu gracze budują swoje własne siły na swojej własnej planszy, kupując czempionów, upgrade'ując ich, no i po prostu walcząc z innymi przeciwnikami. Dla mnie, z perspektywy tego, że ostatnio bardzo duży hype na Battle Royale, wcześniej karcianki, a tutaj nagle autobattler, to jest naprawdę odważne. Odważne jest, ale Riot ma świetną bazę, tak? No, nie bez przyczyny, jeśli chodzi o LoL'a i ilość czempionów, które mamy i unikalność Lora, unikalność każdego z tych czempionów, aż błaga się, żeby wykorzystać w jakiś większy sposób niż tylko w LoL'u, tak? A z racji, że autobattlery idealnie wpisują się w świat League of Legends, to dla mnie taki trochę no-brainer, jeśli chodzi o wybranie takiego właśnie game moda na rozbudowanie go w świecie League of Legends. Uważam, że bardzo dobrym posunięciem marketingowym, bardzo mądrym ze względu na to, co to może przynieść dla League of Legends, czy po prostu co może też odkryć dla graczy League of Legends, którzy chcą też po prostu pograć w tym postaciami w jakiś inny sposób niż tylko w LoL-u. No właśnie, bo z tego co słyszałem ma być duże połączenie między, może niekoniecznie lore, ale z samymi postaciami, samymi przedmiotami z klasycznego League of Legends do Teamfight Tactics, które znajdzie się w kliencie Riotu, więc może opowiesz nam troszeczkę więcej o tych zależnościach i w ogóle o tym, jak będzie wyglądało Teamfight Tactics dla tych, którzy może nie wiedzą. Dla ludzi, którzy w ogóle nie grali nigdy w żadne autobattlery, to może warto wspomnieć, na czym polega gra. Gra 8 osób w jednej grze. Każdy ma swoją planszę, na której kupujemy czempionów, wystawiamy ich na planszy i bijemy się po prostu z przeciwnikiem. Każdy ma 100 punktów życia. Jak będziesz ostatnim na planszy, to wygrywasz. To jest taki bardzo duży skrót. W każdej turze oczywiście kupujesz czempionów za swoje złoto, i jak kupisz trzech takich samych czempionów, to możesz upgrade'ować do lepszego poziomu. Oprócz tego oczywiście masz też przedmioty. I tak jak wspomniałeś, są to przedmioty i postaci, które możesz znaleźć w League of Legends. One mogą być troszeczkę inne. Część postaci, jak na przykład Blitzcrank, zamiast swojego ultimate'a w autobattlerze, będzie miał skill, który przyciąga postać na swoim ramieniem. I to jest taka lekka zmiana, dlatego że unikalność walki w autobattlerze wynika z tego, że można wykorzystywać różnego rodzaju mechaniki, i ma to sens w przypadku Blitzcranka, żeby zamienić jego ultimate z jego normalnym skillem. Więc na przykład właśnie taki Blitzcrank rozpoczyna walkę po prostu przyciągając jednego przeciwnika. A jeśli chodzi o itemy, zazwyczaj one są bardzo podobne, mają bardzo podobne efekty, nie licząc tam kilku wyjątków, ale ktoś, kto gra w League of Legends, poczuje się jak ryba w wodzie generalnie. Podoba mi się również, że Riot umieścił TFT w kliencie League of Legends, bo jest to zupełnie oddzielna gra, ale de facto będzie znajdowała się w tym samym kliencie i zakładam, że to się będzie jakoś łączyć, może za wygrane gry w TFT będziemy dostawać poziom czy coś tam. Jak na to spoglądasz? Bo to może być bardzo potencjalnie ciekawe i sprowadzające nowych graczy rozwiązanie. To będzie moje prywatne zdanie, ale jeśli chodzi o to, że Riot wrzucił grę w klienta League of Legends, to jest świetne posunięcie. Po pierwsze marketingowo, tyle ludzi od razu będzie wiedziało o istnieniu Teamfight Tactics, bo ci wszyscy gracze, którzy się codziennie logują w klienta, zobaczą, że jest nowy tryb gry. I na pewno wypróbują, na pewno zagrają sobie chociaż parę razy, zobaczą, czy im się to spodoba. Ale z drugiej strony też jest to ciekawe posunięcie, bo dla mnie na przykład w prywatnym odczuciu sama gra Teamfight Tactics jest dla mnie po prostu nowym tytułem. Dla Riotu jest to game mode. I
jest to ciekawe z racji tego, że wydaje mi się, że Riot troszkę ostrożnie podchodzi po prostu do rozbudowywania tego uniwersum League of Legends, jeśli chodzi o tryby, jeśli chodzi o nowe gry. I chcą zobaczyć po prostu, ile ludzi będzie chciało grać w Auto Battlery. Więc im więcej ludzi będzie grało, tym myślę, że będzie jeszcze większe wsparcie tego tytułu, a co mam nadzieję, bo uważam, że Auto Battlery są bardzo interesującym rozgałęzieniem, jeśli chodzi w ogóle o branżę gier wideo. I wprowadzi, myślę, też sporo nowych ludzi do League of Legends w drugą stronę. Znaczy tego, że sporo ludzi ogólnie grających w Auto Battlery, czy to na urządzeniach mobilnych, czy też po prostu w innych grach. I zobaczą, że jest także kolejny, najbardziej moim zdaniem rozbudowany tytuł, jakim będzie Teamfight Tactics w tym świecie, to będzie ich przyciągać do League of Legends. Co może się skończyć także tym, że będziemy mieli nowych graczy w normalnym trybie League of Legends. Czyli trochę tak na zasadzie ręka rękę myje. Więcej graczy w LoL'a, ale więcej również graczy w Auto Battlery. I a propos Auto Battlerów. Ostatnio stał się popularny termin szachy ze względu na rozmieszczanie swoich postaci na planszy niczym pionki. I z tego co wiem, miałeś okazję przetestować wszystko, co będzie niedługo już udostępniane dla graczy już TFT, tego, które pojawi się. Jeżeli chodzi o rasy, o klasy, czy jak to zostało nazwane, może o tym nam teraz opowiesz. Jeśli chodzi o TFT, jest to bardzo podobnie stworzone jak w innych autobattlerach, w innych autoszachach. Każda postać ma swoje pochodzenie, które wyznacza, jakie synergie będziemy mogli zbudować, oraz swoją klasę. Nie było polskiej wersji językowej, więc nie będę starał się tłumaczyć. Na przykład Mordekaiser jest fantomem, który jest także rycerzem, knightem. Z racji tego, że ma takie dwa traity, jesteś w stanie zbudować jego synergię, budując kolejne postacie z tymi samymi traitami. One niekoniecznie będą do siebie pasowały, jeśli chodzi o tematykę, bo na przykład będą postaci, które nie do końca mają ten sam pochodzenie w grze League of Legends, ale będą pasowały do siebie, jeśli chodzi o synergię. I to jest właśnie ta taka wolność, którą będziemy mieli w Teamfight Tactics, jeśli chodzi o budowanie tej synergii. Ale generalnie im więcej masz postaci z tym samym traitem, że na przykład masz dwóch fantomów, to coś się będzie działo na polu bitwy. I cała synergia polega na tym, cała idea tej gry polega na tym, żeby zbudować swoją własną, unikalną planszę, która sprawi, że w tym momencie będziemy mieli jakąś przewagę nad przeciwnikami, ale co jest ważne, że musimy reagować na to, co inni przeciwnicy budują. Okej, mógłbyś rozwinąć ten koncept reagowania, bo z tego co wiem, ma być chyba 10 pochodzeń i 13 klas, albo 13 pochodzeń i 10 klas, jakoś tak. Powiem szczerze, nie pamiętam już nawet ile, ale było ich naprawdę sporo. Mieliśmy wypisane na kartkach po prostu wydrukowanych papierowo, z racji tego, że to była wczesna alfa, więc nie było żadnego poradnika, wszystko było bardzo, jakby to powiedziałem po angielsku, bare bones. To te kartki mieliśmy po prostu wypełnione notatkami. Itemów w grze jest od groma. Jest naprawdę ogromna ilość. I co też jest ciekawym upgrade'em w ogóle, jeśli chodzi o Teamfight Tactics, jest to, że te itemy wypadają często. Można je zaplanować także, z racji tego, że mamy rundy z karuzelą, o której za chwilę też coś powiemy. I sprawia to, że jest większa swoboda budowania strategii w tej grze niż w innych autobattlerach. Jeśli chodzi o reagowanie na to, co robią przeciwnicy, z racji tego, że widzimy, to jest też duża bardzo zmiana właśnie w Teamfight Tactics, w przeciwieństwie do innych autobattlerów. W Teamfight Tactics widzimy ten sam wynik bitwy, co nasi przeciwnicy. Z racji tego, że jeśli zaczynamy bitwę, albo kiedy zaczynamy bitwę, albo nasza plansza jest przeteleportowana do planszy przeciwnika, lub przeciwnik jest przeteleportowany do naszej. Sprawia to w tym momencie zwiększa interakcja pomiędzy graczami, więc możemy bezpośrednio oglądać tą samą rozgrywkę z naszym przeciwnikiem i on widzi dokładnie to samo. Dzięki temu daje to nam kontekst bitwy, dzięki temu możemy zareagować na następną rundę swoim ustawieniem na planszy, zmienić ułożenie swoich czempionów, a także możemy zareagować swoim buildem, czyli na przykład może zmienimy za co tego, że ktoś miał za dużo czarodziei, czy po prostu damage'u magicznego, to może to zmienić naszą strategię i będziemy budować postacie, które będą mogły się lepiej bronić przed tego typu atakami. Oczywiście jest wiele osób na planszy naraz w grze i będziemy musieli być dosyć, że tak powiem, ruchomi, elastyczni, jeśli chodzi o tę strategię. Mówisz o elastyczności i zastanawiam się, jak to wpłynie na wybory każdego gracza, bo w większości gier ogólnie wykształca się jakaś meta, jakiś najlepszy sposób rozgrywania, a z tego co mówisz, TFT pozwala na dość sporą indywidualną kreatywność, że tak to określę. I czy rzeczywiście tak jest? Jest. Właśnie to jest ciekawe w autobattlerach, nie tylko w TFT, ale TFT będzie miał także rozbudowane te mechaniki. Z racji tego, że gracze wszyscy kupują swoich czempionów z jednej puli.
Więc to nie jest tak, że każdy ma swoją własną metę, każdy ma swoją jakąś własną pulę, gdzie będziemy po prostu kupować i nie będziemy wpływać na przeciwników, albo przeciwnicy nie będą wpływać na nas. Za każdym razem, kiedy na planszy, przepraszam, w grze, na swoich planszach gracze będą budowali na przykład, załóżmy, rycerzy, knightów i będzie ich trzech. Trzech graczy będzie budowało rycerzy, albo czterech, albo zero. To wpływa wszystko na to, jak dużo tych pionków, czy tych czempionów będzie w naszej puli, będzie w naszym sklepie i dzięki temu będzie większa lub mniejsza szansa, żeby te brakujących czempionów nam po prostu można było kupić. Dzięki temu każda gra będzie wyglądała inaczej. Każda gra będzie miała inny flow, z racji tego, że będziemy musieli reagować na to, jakich czempionów dostajemy, widzieć i skautować mapy innych przeciwników i przewidywać, co oni będą chcieli budować w przyszłości, żebyśmy mogli jak najbardziej zoptymalizować swoje szanse na wykonanie swojego planu. Brzmi trochę tak skomplikowanie, ale generalnie jest to w miarę proste, jeśli już się ogarnie synergię w grze, te takie najbardziej podstawowe, żeby po prostu widzieć na pierwszy rzut oka, że aha, ten gracz idzie w wojowników, ten gracz idzie w magów, ten gracz idzie w elementalistów i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu przez ten kontekst, który dostajemy z tych wszystkich informacji, jesteśmy w stanie zbudować własną metę w danej grze. Ale oczywiście, jeżeli tylko ci przerwę na sekundkę, w takim wielkim wydaniu, jeśli chodzi o TFT, zawsze będzie wielka meta, które będą na przykład, te klasy będą najlepsze, te klasy będą najsłabsze, dopóki się nam, że cała meta nie zmieni. Okej, okay, bo z tego, co mówisz, to brzmi jakby te elementy losowe, które oczywiście będą obecne w TFT, jak w każdym autobattlerze, są dość ograniczone i z tego, co wiem, i już o tym wspominaliśmy przed chwilą, będzie również ta słynna karuzela. I może wytłumaczysz, czym ona jest i jak wpływa właśnie na losowość czy na balans poszczególnych możliwości graczy. Karuzela jest bardzo ciekawym elementem, coś czego nie mieliśmy jeszcze w żadnym autobattlerze. I może powiedzmy, na czym polega. W pierwszej rundzie jest pokazana specjalna mapa, na którą wszyscy gracze są przeteleportowywani. Każdy gracz jest reprezentowany przez swojego awatara. Czyli tak jak po prostu w mobie byśmy byli Wispem albo kimkolwiek. I na tej wyspie, czy na tej planszy jest 10 postaci, którzy sobie po prostu tak rotują jak na karuzeli. Każda z tych postaci, z tych czempionów, ma w sobie także jeden przedmiot. W pierwszej rundzie wszyscy gracze naraz po prostu muszą podejść do jednego z tych czempionów i go zabrać dla siebie. Czyli wybieramy tą jedną z postać z ogólnej dostępnej puli. W kolejnych rundach, co jakiś czas, z tego co pamiętam, chyba co 8 rund albo co 10, wraca ta karuzela do gry i ma wtedy ona na celu wybalansowanie właśnie elementu losowego. Gracze, którzy mają w tym momencie najniższe HP z ogólnych wszystkich HP graczy, będą mogli pierwsi wybrać swoją postać. Czyli jest ta karuzela z 10 postaciami, jeden gracz jest wtedy wolny, żeby wybrać na sobie jedną postać. Po paru sekundach, to w zależności od tego właśnie jaka jest różnica pomiędzy punktami żyć między tymi graczami, kolejny gracz będzie uwolniony i kolejny gracz będzie mógł wybrać swoją postać. I tak dalej, aż wszyscy gracze wybiorą jedną ze swoich postaci. I dzięki temu gracz, który też oberwał, że tak powiedzmy, przez element losowy w trakcie gry i ma najmniej punktów życia w tej chwili, może sobie wybrać coś, co mu pozwoli wybić się z powrotem do gry. Więc tak naprawdę ta karuzela naprawia bardzo wiele rzeczy, na które gracze narzekają w innych autobattlerach. Okej, okay. I to brzmi jakby był to również mechanizm, który nie tylko wpływa na ten element losowy wynikający z dostępnych pionków, ale że również zmienia to w ogóle postrzeganie ekonomii, bo może opłaca się w takim razie troszeczkę przytankować, że tak to określę, tylko po to, żeby wybierać jako pierwszym. To brzmi super ciekawie dla mnie, ale zakładam, że jeszcze temat karuzeli może poruszymy. Bardziej ciekawią mnie te przedmioty, bo powiedziałeś chwilę temu, że jest bardzo dużo kombinacji z przedmiotów i to mnie ciekawi najbardziej, jak Riot rozwiązał ten problem, który wynika z tego, że przedmiotów w LoLu jest mnóstwo i czy one są jakoś tak jeden do jednego odwzorowane, czy jak to wygląda? Jeśli chodzi o odwzorowanie, one są bardzo zbliżone do swoich pierwowzorów z League of Legends. Oczywiście nie mają pewnych mechanik, z racji tego, że po prostu gry są inne, ale jeśli zobaczysz rzeczywiście BF Sorda czy tego typu itemy, to od razu wiesz, co one robią. A jeśli chodzi o kombinacje, są też przedmioty, które robią praktycznie prawie że to samo, co w League of Legends, ale jest też wiele, które robi unikalne rzeczy tylko i wyłącznie w TFT. Jest jeden z takich przykładów, są przedmioty, które były właśnie w Alfie,
przy okazji, wszystko to się może zmienić. To był alpha build. Nikt nie wie dokładnie, jak już będzie wyglądało to na PBE, czy jak już będzie wyglądało na release, więc cokolwiek ja powiem, może być troszkę już inaczej w rzeczywistości. Ale bardzo ciekawym dla mnie przedmiotem było kilka ich takich przedmiotów, które dodawały klasę do postaci. Czyli mogłeś mieć w tym momencie na przykład asasyna, który jest także magiem. W tym samym momencie. Co zmienia nam kompletnie metę. Możemy mieć w tym momencie już totalnie nowy line-up, który sprawia, że cała rozgrywka się wywala do góry nogami i trzeba improwizować, żeby albo to skontrować, albo po prostu mieć z tego jak największe bonusy. Inne przedmioty, które w ogóle są w grze, może nawet nie warto wspomnieć o pojedynczych przedmiotach, ale powiem, jaka jest największa różnica pomiędzy innymi autobattlerami a TFT, jeśli chodzi o właśnie kombinowanie przedmiotów. W innych grach przedmioty wypadają sobie losowo, i mają kombinacje, określone, bardzo określone kombinacje. Zwyczaj jeden przedmiot jest używany do jednej, może dwóch innych kombinacji. Przez co w innych autobattlerach może skończyć się tak, że w swoim inwentarzu masz na przykład 5 cloaków albo 4 miecze, które prawie że do niczego ci się nie przydadzą, bo będą po prostu bazowymi przedmiotami. W TFT każdy przedmiot może być użyty do kombinacji z innym przedmiotem. Czyli dzięki temu, jeśli dobrze pamiętam, w grze było 10 przedmiotów, a 10 razy 10, to jest w momencie 100 różnych przedmiotów, 100 różnych kombinacji. Całą kartkę mieliśmy wypisaną z naprawdę ogromną ilością itemów. Każdy ten item też ma specyficzne synergie, które może albo dobrać do swoich postaci, albo do ogólnego line-upu, albo do ekonomii, albo do czegokolwiek innego. Albo do kontry na strategię przeciwnika. I uważam, że właśnie to odseparuje, ta mechanika itemów i mechanika karuzeli odseparuje TFT od innych autobattlerów, jeśli chodzi o sposób, w jaki podchodzimy do każdej rozrywki i sprawi, że każda gra będzie jeszcze bardziej unikalna, ale też za każdym razem może trochę bardziej jednolita, bo będziemy mogli łatwiej wykonywać plan, a mniej polegać na elemencie losowym, jeśli chodzi o item. Wprowadzę to po prostu kolejną warstwę, jeśli chodzi o strategię. Z tego, co mówisz, brzmi jakoby Teamfight Tactics miał być grą, która naprawdę bierze ten żanr autobattlerów i troszeczkę go próbuje redefiniować w grę bardziej poukładaną, ale z drugiej strony, z tego co widziałem w materiałach, które już do tej pory miałem o przyjemność oglądać, bardzo dużo graczy mówiło o tym, że jest również duży nacisk, żeby to była taka gra socjalna, żeby to trochę było jak planszówka, że odpalisz sobie z kumplami i na karuzeli się śmiejecie, kiedy gracie na jednej planszy, to również ma to jakiś taki wydźwięk, więc jak się na to zapatrujesz, bo dla mnie to jest taki trochę dualizm, że z jednej strony bardzo dużo elementów, które naprawdę sprawiają, że brzmi to przynajmniej jak gra super taktyczna, a z drugiej strony brzmi to jak niezły powód do krzyczenia na swoich kumpli czy koleżanki przez jakiś portal głosowy. Ale czy to właśnie nie jest piękne w grach? Tak mi się wydaje, że to jest urok gier. Ten Autobattler, TFT, tak troszkę, ja do tego podchodzę, jakby to było trochę Mario Party, trochę Mario Kart, po prostu połączone z elementami strategii, moby i to właśnie przez to, że jest ta bezpośrednia interakcja. Jak mamy walkę, to walczymy bezpośrednio z tym samym przeciwnikiem, a nie jak w autoszachach, gdzie po prostu każdy ma kopię swojego przeciwnika i nie musi nawet walczyć z tym samym przeciwnikiem. To sprawia, że w TFT ta interakcja z innymi graczami, rozmowy w trakcie gry z nimi będą o wiele bardziej personalne, a sprawiały, że łatwiej będzie ze sobą nawiązać kontakt i myślę, że będzie po prostu to zabawniejsze w tym momencie. Ja się osobiście nie mogę doczekać. Jeśli chodzi o testy, to mi się od razu przypomniało po prostu, jakbyśmy grali właśnie w jakąś grę planszową. Siedzieliśmy w jednym pokoju, mieliśmy 8 komputerów, brakowało tylko tego, żeby skierować te komputery do siebie, przepraszam, raczej gracze do siebie, żebyśmy siebie oglądali, a nie byli plecami do siebie ustawieni, bo każdy co chwilę się obracał i mówił coś do innej osoby, komentował, jak wyglądała bitwa, rozmawialiśmy na ten temat, jakie były wyniki, co można było zmienić. No, generalnie wyobrażam sobie teraz, że grając podczas TFT będę siedział na Discordzie, czy używam jakiegoś innego klienta głosowego, po prostu żeby rozmawiać z innymi graczami i żeby sobie po prostu spędzać miło razem czas. A propos tego, bo właśnie mi się przypomniało, w jednym z materiałów widziałem, że będzie możliwość czegoś, co Riot kocha, jeżeli chodzi o League of Legends, czyli pojawią się emotki, pojawią się możliwości prowokowania przeciwnika poprzez swojego awatara i tego typu rzeczy, co myślę, że jeszcze pogłębi tę taką przyjacielską atmosferę. Jak się na to zapatrujesz? Bo to jest takie trochę mrugnięcie okiem do nie tylko casualowego, ale właśnie tego profesjonalnego gracza, gdzie gdzieś tam można podgryzać troszeczkę swoich przeciwników.
No to takie... Teraz już się wydaje to być trochę standardowe w grach, prawda? Parę lat temu jeszcze jakieś emotki, tańce czy inne elementy, które pozwalają wyrażać uczucia w trakcie gry, nie były aż tak popularne. Teraz się to wydaje być standardowe prawie że w każdej grze, a do takiego właśnie autobattlera pasuje to idealnie. Ale z tego, co się orientuję, to jest to są inkorporowane te same rzeczy, które znajdują się w normalnym League of Legends, tak? Nie chcę skłamać. Naprawdę ciężko mi powiedzieć, nie chcę też powiedzieć czegoś, czego może nie powinienem, ale na pewno Riot coś będzie robił z tym, w tym wypadku, jeśli chodzi o emotki i czy może, nie wiem, jakieś tańce, kto wie, no każdy ma swojego awatara, te awatary też będą na pewno w jakimś czasie unikalne, bo tych awatarów będzie coraz więcej, że każdy odnajdzie coś dla siebie, tak samo plansze będzie można mieć customowe, więc ten fakt, że ktoś przyjdzie na twoją planszę, będzie się czuł jakbyś jechał do innej drużyny w sporcie, tak zwanym na wyjeździe był na przykład i widział ich stadion i grał na ich stadionie. To jest taki, wprowadza kolejny element, który jest dosyć ciekawy i raczej mało widoczny w innych grach. Więc tych takich pozagrowych elementów wydaje mi się, że w TFT będzie naprawdę dużo. Dobra, to teraz może odrobinkę zmieniając temat, bo z tego, co widziałem na niektórych z materiałów, zespół, który odpowiada za TFT, nie jest jakiś przesadnie duży, chyba słyszałem o tym, że pracuje tam 30 osób, ale wszyscy wypowiadali się mega pozytywnie, wszyscy bardzo chwalili podejście i jak to wygląda z twojej strony? Podczas tej mojej wyprawy do Los Angeles, gdzie mieliśmy okazję grać właśnie w TFT w siedzibie Riota, było to dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, z racji tego, że mam już doświadczenie z pracy z innymi deweloperami i zawsze wiem, jak to wygląda, że po prostu pokazuje się produkt, nie ma tam za dużego pola manewru, jeśli chodzi o feedback, a w przypadku TFT było to kompletnie inaczej. Po pierwsze, wszyscy deweloperzy, z którymi miałem okazję tam rozmawiać, jeśli chodzi o deweloperów gameplayu, są po prostu fanami gier, są fanami swojej gry i podchodzą do tego nie jako pracy, a po prostu jako przyjemności. Więc dla nich jest to po prostu punkt honoru, żeby tą grę grało się przyjemnie. I to od razu czuć. Każdy z którym rozmawia, że jest po prostu zajarany tematem, a tak naprawdę najchętniej by cały czas już grał, nie tylko ją rozwijał jako deweloper, ale to też otwiera duże pole do popisu, jeśli chodzi o balansowanie gry. Podczas tych 2 dni testów, które tam mieliśmy, już były buffy i nerfy. I to było widać, że deweloperzy chcą zobaczyć, co gracze mogą zrobić z ich grą, jak się to rozwinie, jakie strategie, których oni nie przewidzieli, a jakie będą synergie, czy liczby są może za małe, za duże, jeśli chodzi o damage, czy o armory. Wszystko było bardzo dla nich interesujące i ten cały feedback, który my mieliśmy dla nich przez te 2 dni, był naprawdę wzięty pod uwagę. I to jest coś rewelacyjnego z perspektywy dla mnie jako gracza, bo wiem, że jak już wyjdzie gra, to nie będzie coś, to będzie coś, czego będę się po tej grze spodziewał, czyli non-stop balansowania niezbalansowanych postaci, non-stop dodawania czegoś, co będzie rozmaicać tą rozgrywkę i coś, co będzie utrzymywać po prostu w świeżości tą grę. I to mnie nastraja bardzo pozytywnie w tym momencie do TFT, gdzie jednak w obecnych czasach często gry są zaniedbywane albo po prostu się bierze tylko i wyłącznie pod uwagę to, co można kupić w grze, a nie o samą rozgrywkę. Tak, jeśli chodzi o moje odczucia w ogóle, jeśli chodzi o TFT, to mam wrażenie, jakbym znowu był w latach 90. i grał w gry, które po prostu były robione dlatego, że ktoś lubił gry, a nie dlatego, że one są produktem. Brzmi super. Swoją drogą uprzedziłeś moje następne pytanie, bo właśnie chciałem cię pytać, jak to będzie wyglądać z balansem, bo wiem, że w innych autobattlerach zmiany są bardzo często dość powolne, ale są też takie, w których wiadomo, jest to ten cykl powiedzmy około tygodniowy, więc rozumiem, że w Teamfight Tactics możemy się spodziewać prężnego działania ze strony drużyny balansowej. Mam taką nadzieję, patrząc po tym, co się działo podczas testów, jakie jest podejście devów, to myślę, że tak będzie. A inna sprawa, że jest to bardzo nowy gatunek i ciężko tak myślę po prostu na papierze sobie rozpisać cyfry i zobaczyć, czy to będzie działać, czy nie. A to wymaga wielogodzinnych testów i to wielogodzinnych testów przez tysiące ludzi, więc jak tylko gra wyjdzie i będzie więcej osób w nią grało, to myślę, że o wiele łatwiej będzie też zobaczyć, co w grze jest do zmiany, co w grze jest do po prostu poprawki. Więc im więcej będzie osób grało, więcej osób będzie dostarczało te informacje do Riotu, tym łatwiej będzie grę zbalansować. Więc tutaj apel do was, gracze. Zwracajcie uwagę na to, co wam przeszkadza, na to, co wam pasuje i oczywiście informacja zwrotna do Riot Games. Ale wracając jeszcze do tematu samego TFT i to jest pytanie, od którego ze mną nigdy nie uciekniesz, Lothar.
jak zapatrujesz się na rozgrywki profesjonalne? Bo nie ukrywam, jestem graczem po prostu od wielu, wielu lat. Od dziecka gram w gry komputerowe, ale to, co mnie wciągnęło na maksa, to, co dla mnie jest najważniejsze, jak ze sportem, jak z profesjonalną grą? Jak się zapatrujesz w ogóle na autobattlery, ale przede wszystkim na TFT w tym właśnie wymiarze? Myślę, że jeśli chodzi o tą grę, a nie tylko o tą grę, ale o wszystkie gry. Każda gra może być competitive, jeśli po prostu gracze będą chcieli grać turniejowo w nią. I oczywiście będą ludzie, którzy będą chcieli ją oglądać. I to jest dla mnie wyznacznik, czy jakaś gra będzie e-sportowa, czy nie. Oczywiście wtedy deweloper może powiedzieć, okej, no to widzimy, że jest zainteresowanie, no to wspomożemy w tym momencie tę scenę i rozwiniemy scenę turniejową, zrobimy jakieś rankedy, zrobimy ladery i tak dalej. I jestem na 100% przekonany, że jak tylko się TFT ukaże, to ilość ludzi zainteresowanych graniem także turniejowo w tą grę będzie bardzo duża. A to wynika po prostu z natury autobattlerów. To tak samo jak karcianki. Karcianki to są gry po prostu, które grasz ja versus przeciwnik i jedna osoba wygrywa. Jest to taka naturalna w tym momencie ochota grania turniejowo, grania competitive i przekłada się to na każdy tego typu rodzaj gier. A tak w ogóle uważam, że autobattlery są bardzo blisko, jeśli chodzi o stylistykę, o mechanikę, co do karcianek. Więc jest tutaj dużo zależności i patrząc na moje doświadczenia z innych scen, tam sobie rękę obciąć, przed kamerą mówię. Mam sobie rękę obciąć, że będzie naprawdę duża scena zainteresowana ludzi, od razu będą Discordy, od razu będą robione jakieś competitive spotkania, ludzie będą ze sobą trenować i odnajdywać najlepsze budowania mety tylko po to, żeby być lepszymi graczami. No właśnie, a propos bycia lepszym graczem, tutaj cię zatrzymam. Z tego co słyszałem, Riot ma wprowadzić system rankingowy do TFT. Jeżeli jest to prawda, to czy będę mógł cię snajpić na laderze? Jak on będzie działał? To tego nie wiem. Domyślam się, że jakieś tam snajpienie pewnie będzie możliwe. Mam nadzieję osobiście, że będzie ladder jak najszybciej, jak tylko się da, ale też trzeba mieć pewne oczekiwania w stosunku do tego, że jest to totalnie nowy tytuł. Będzie on dopiero za parę dni tak naprawdę dostępny dla mas. I dopiero po jakimś tam okresie od jego wydania, od wydania tego tytułu, myślę, że będzie można też zobaczyć, w jaki sposób najlepiej zbudować ladder, najlepiej zbudować jakiś system, żeby w tą grę grać. Więc ja sam nie mam takich oczekiwań, że od razu musi być ladder, po prostu bym chciał sobie pograć z ludźmi i się pobawić w tą grą i zobaczyć, jak to będzie, a dopiero później jakieś laddery. Custom game wystarczą w zupełności jak na razie. Okej. I ostatnie pytanie. Z racji tego, że nosisz dumnie barwy najlepszej drużyny, nie boimy się tego powiedzieć, najlepszej drużyny w League of Legends obecnie, czy G2 eSports, jeżeli oczywiście e-sportowo będzie się TFT rozwijać, czy możemy liczyć na dywizję G2 eSports? Na 100%. No i to chciałem usłyszeć. Dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję również Tobie za wspaniałą rozmowę i za podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami z Los Angeles, z siedziby Riot Games. No i oczywiście dziękuję Ci za to, że opowiedziałeś nam o TFT. Zapowiada się miodnie i cóż mi więcej pozostało powiedzieć. Dzięki i do zobaczenia.